Mokotów bez metra w weekend, zwężenie Alei Jerozolimskich. Goworka bez jednej jezdni w weekend i w tygodniu. SKM-ka nie dojedzie ani do Wesołej, ani do Sulejówka. Wypożyczalnia rowerów Cargo. Zmiany organizacji ruchu w związku z 1 listopada. Czy nowy system informacji wizualnej na lotnisku Chopina? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w niedzielę 20 października. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć, mam wznosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym, czyli mojego subiektywnego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia z Warszawy i nie tylko, również niektórych ciekawych z całej Polski. Zaczynamy standardowo od awarii w intensach metra i możemy zobaczyć, że nie działa winda już od 3 tygodni na stacji metra Stokłosy. No i oczywiście nie działają też od tego tygodnia windy na stacji metra Ronodaszyńskiego, Stare Bielany, Pole Mokotowskie, Plac Wilsona czy na stacji metra Brudno. Całkiem dużo się tego zrobiło. Tymczasem, jeżeli chodzi o postęp pracy, jeżeli chodzi o metro, cały czas nie było jeszcze przebicia, postu jest cały czas. Natomiast pomijając to, TBM Krystyna sobie wierci dalej i już wywierciła 374 metry, startując ze stacji metra Karolin i ciągnie się dalej w kierunku stacji metra Chrzanów. Tymczasem, jeżeli chodzi o inne ciekawostki, to jest metro. Metro, które jest skrócone. No właściwie podzielone na dwie części. Skrócone było w piątek, bo wtedy jeździło tylko do Świętokrzyskiej, ale teraz, jeszcze w niedzielę, jak wy to oglądacie, metro nie jeździ na całym odcinku właściwie mokotowskim. W sensie jeździ na trasie Wilanowska, dalej bezpośrednio metro Kabaty, no i na drugim odcinku od metro Politechnika jeździ tylko łącznie do metro Młociny. M2 jeździ normalnie i funkcjonuje. Natomiast ciekawostką jest to, że została uruchomiona specjalna tymczasowa zastępcza linia tramwajowa 74, kursująca właśnie na trasie Plac Narutowicza, metro Politechnika, metro Wilanowska, wyścigi. Na tej trasie funkcjonuje i jeździ całkiem często, też z tego co kojarzę, również w godzinach nocnych. No i jeździ oczywiście cały czas zastępcza linia autobusowa ZM1 na trasie metro Politechnika, metro Wilanowska, no i oczywiście dojeżdża również do Placu Konstytucji. Więc takie ciekawostki, jeżeli chodzi o to. Metro będzie już normalnie funkcjonować od poniedziałku, więc tego się nie bójcie, po prostu weekendowe takie zmiany. Dlaczego? No dlatego też, że po prostu aktualny weekend są wymienione urządzenia, jeżeli chodzi o zasilanie całego tego odcinka metra, jeżeli chodzi o właśnie samą stację Racławicka i dlatego też w tym miejscu, no w związku z tym, że po prostu trzeba wymienić to, co zasila pociągi, no to nie można utrzymać ruchu kolejowego w tym miejscu, więc też dlatego pociągu w tym miejscu nie ma. No to co było wtedy, po prostu trzeba wymienić na nowe, lepsze i nowocześniejsze, że tak to powiem. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby po prostu długo działało na kolejne lata. Tymczasem są zmiany, jeżeli chodzi o Aleje Jerozolimskie. Już tak to wygląda. Jezdnia została zwężona do dwóch pasów w każdym kierunku plus bus pasa. Więc tak to wygląda. Aktualnie na tym jest ruch prowadzony jedną jezdnią, gdzie mamy 6 pasów po 3 pasażerka w danym kierunku i plus idę do tego i w tym po jednym buspasie w każdym z kierunków. No i też został zwężony tutaj ciąg, mamy teraz tutaj ciąg pieszo-rowerowy, jeżeli chodzi o zakres budowy, ale jest cały czas wzdłuż Alei Jerozolimskich przejście po jednej i po drugiej stronie ulicy, natomiast dla rowerzystów jest po prostu to ciąg pieszo-rowerowy, więc jest dużo gorzej. Pomijając to, prace są tutaj realizowane i cały czas, a tak to wygląda, całkiem ładnie to wszystko zmieścili, bo mieliśmy tutaj pierwotnie 14 metrów szerokości, oni tutaj zmieścili tutaj te 6 pasów w 15,6 metrów szerokości. Widzimy, że chodnik został zwężony, jak i również same pasy są węższe, bo normalnie pasy miały po 3,5 metra, teraz pasy mają po 2,2 metra, a dla autobusów po 3 metry, więc faktycznie jest to całkiem ciasne, natomiast niemniej w tym miejscu się zaczyna plac budowy i będzie to robione etapowo. Wszystkie prace, jeżeli chodzi o jezdnie w tym miejscu, mają się zakończyć w 2025 roku jakoś w okolicach wakacji. Natomiast kolejne zmiany, jeżeli chodzi o organizację ruchu w tym miejscu, mają nastąpić na przełomie grudnia i stycznia 2024-2025, czyli w skrócie za kilka miesięcy. Natomiast no, tutaj prace są cały czas oczywiście realizowane, no i też przystanek autobusowy w kierunku centrum Warszawy są przesunięte trochę dalej w stronę wschodnią, więc trzeba tam po prostu dojść trochę więcej od tego przejścia podziemnego, które cały czas jest i funkcjonuje jak coś, więc sytuacji tutaj nie ma złej. A niedługo sama ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku naprawia całym odcinku
odcinku już będzie jednojezdniowa i po jednym pasie w każdym z kierunków. Natomiast to się niedługo dopiero wydarzy, to jeszcze nie miało miejsca, to się dopiero wydarzy, kiedy tramwaj ruszy do Wilanowa. Tymczasem pierwszy tramwaj dojechał faktycznie do Wilanowa. Mogliście oglądać na niejednym moim filmie i na niejednym shortcie. Przecież to dosyć dużo zmontowałem, ale spokojnie, jeszcze trochę filmów z tramwaju do Wilanowa będziecie mogli zobaczyć w najbliższym czasie, bo pomijając to, że widzieliście już teraz, jak wyglądał pierwszy przejazd, jak wyglądały jazdy testowe, ten film został opublikowany dzisiaj w nocy, to również będziecie mogli zobaczyć jeszcze w najbliższych dniach, jak wyglądały jazdy na terminalu krańcowym i jak terminal krańcowy funkcjonuje zgodnie ze swoją logiką, która tam jest zainstalowana. Również zobaczycie te tam ujęcia z drona FPV, przejazd w formie parady czterech Hyundaiów na całym odcinku, jak i również jeszcze zobaczycie inne testy, które się tutaj cały czas dzieją, więc jakby tego trochę zobaczycie. Niemniej na razie nie będę mówić jeszcze z pozostałych filmów, co się pojawi, natomiast tego w tym tygodniu jeszcze całkiem dużo będzie, więc spodziewajcie się niespodziewanego. No i co, czekamy na oficjalną datę, kiedy tramwaj do Wilanowa ruszy. Może to będzie w kolejnym miesiącu z tym, może jeszcze później. Ja tak czy siak wyjeżdżam na koniec tego miesiąca do Zakopanego, więc mam nadzieję, że mi się uda przyjechać i nagrać to, jak to wszystko będzie funkcjonować. A teraz to zobaczymy, co z tego ostatecznie wyjdzie. Niemniej cała budowa ma się zakończyć na przełomie 3 i 4 kwartału 2025 roku. Tymczasem przejście przez tory to nie jest Silent Disco. Nowa, mocna kampania tramwajów warszawskich się pojawiła. Może już widzieliście, ten filmik faktycznie jest całkiem ciekawy, ja go obejrzałem na początku. I faktycznie chodzi o to, żeby po prostu zdjąć słuchawki, a przynajmniej być rozważnym i jak się w nich chodzi. Czyli nie jesteśmy w telefonie, w słuchawkach i mamy wszystko w czterech literach, tylko po prostu cały czas zachowujemy świadomość tego, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy na drodze, są przejścia przez tory, tramwaj nie wyhamuje w miejscu. No podobno takich przypadków, jeżeli chodzi o osoby, które są w słuchawkach i wpadają, jest bardzo dużo. Sam korzystam z takich słuchawek bardzo często, głównie też w metrze, bo po prostu w metrze jest głośniej, więc lubię, żeby było po prostu mi ciszej, żebym tak sobie tego słuchu nie rozwalał. Dlatego też bardzo często chodzę w słuchawkach, nawet tylko wyłącznie w ciszy. Przypominając sobie, że zazwyczaj w radio sobie włączam, ale zazwyczaj nawet czasami chodzę w ciszy. Niemniej faktycznie trzeba być rozważnym, bo te słuchawki całkowicie wycinają otoczenie. Niektóre są tak dobre, zwłaszcza te kanałowce, że całkowicie nam wycinają rzeczywistość i jesteśmy odcięci. I nie słyszymy nawet dzwonienia tramwajów, więc lepiej tutaj uważać i faktycznie zachować szczególne bezpieczeństwo. No, tak jak mówię, ja korzystam tego na własną odpowiedzialność i jakby trzeba po prostu cały czas mieć w oczach, że jesteśmy w mieście, czyli nie siedzimy w telefonie, tylko cały czas patrzymy na sygnalizację świetną, na to, czy możemy gdzieś przechodzić, czy w kogoś nie wpadniemy. Tak, jesteśmy cały czas uważnymi osobami i co najważniejsze, nie słuchamy głośno, żeby zagłuszyć ulicy, bo to jest wyłącznie proszenie się jeszcze o stratę słuchu, a przynajmniej pogorszenie sobie tego, więc no to takie ważne elementy. Natomiast no, co ja mogę powiedzieć? Kolejna mocna kampania tramwajów warszawskich. Tramwaje warszawskie, jak co, to faktycznie kampanie potrafią robić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Tymczasem wracając do tramwaju do Wilanowa, będzie, a właściwie już jest zamknięta w tym momencie jedna jezdnia ulicy Goworka. Aktualnie jest zamknięty zjazd z Goworka i dalej spacerowo. Autobusy jedą objazdami, natomiast w związku z tym autobusy linii 131, 167, 168, 519, 522, N31 i N81 zmieniają swoją trasę. Ważne jest to, że w tym momencie jest po prostu układana ostatnia warstwa asfaltu na całym tym odcinku, więc to jest bardzo dobra informacja. Natomiast pomijając ten jakże ważny element, mamy również informację, jeżeli chodzi o to, co będzie się działo od poniedziałku, bo w poniedziałek już faktycznie ruch na Goworka wróci spacerowej, natomiast zostanie zamknięty na Goworka w kierunku centrum Warszawy. To znaczy tutaj nie będzie po prostu wjazdu w Goworka ze spacerowej. Będzie przejazd dalej spacerową i dalej bezpośrednio Klonową, aby można było wjechać na plac Unii Lubelskiej i też nie będzie lewoskrętu, jeżeli chodzi o wjazd Waryńskiego z ulicy Puławskiej, więc trochę tutaj faktycznie zmian będzie. Będzie oczywiście można to wszystko objechać, niemniej takie utrudnienia będą w najbliższym tygodniu do 28 października. Tutaj się oczywiście odbywać. Jeszcze co do tramwaju do Wilanowa, tutaj mamy też zwężenie, jeżeli chodzi o Dzikowskiego, właściwie zamknięcie, bo ten kanał jest realizowany, jeżeli chodzi o remont, i to też w tym tygodniu ma się zakończyć i rozpocząć w poniedziałek. Natomiast najprawdopodobniej w tym tygodniu, w poniedziałek bądź w środku tygodnia,
dostaniemy informację w końcu od Zarządu Transportu Miejskiego, jak będzie wyglądać komunikacja po otwarciu trasy tramwajowej do Wilanowa w całości i jakie będą tramwaje jeździć już za kilka tygodni. Oczywiście jak ta informacja się pojawi, zrobię specjalny materiał w formacie mniejsza z tym, tak jak teraz tutaj jestem, z omówieniem dokładnie tych wszystkich tras, żebyśmy wiedzieli po prostu, na czym stoimy i co za chwilę nas spotka. Więc spokojnie, nie bójcie się, o tym też również będzie materiał. Tak samo jak konsultacje analizowałem. Tymczasem tramwaje już najbliższy poniedziałek wracają na kamionek i szumuli. Szumulki, to jest dobra informacja, bo linia autobusowa Z9 przestanie funkcjonować, a linie tramwajowe 9 i 24 wrócą na swoje podstawowe trasy. Tymczasem SKM-ka już teraz, już nie jeździ od piątku 18 października. Rozpoczęła się kolejny etap budowy tego tunelu, który nagrywam, drugiego tunelu w Wysolojówku, Miłośnie. No i tam aktualnie nie ma przejazdu dla pociągu po dwóch torach. Dlatego też SKM-ka w ogóle nie jeździ. Znaczy, no jeździ, ale tak słabo. Inaczej, SKM-ka linii S2 jest skrócona we wszystkich relacjach tylko łącznie do stacji Warszawa-Rembertu, bo dalej po prostu nie ma rozjazdów pomiędzy torami na całym odcinku przez Wesołą i oczywiście Sulejówek. Sulejówko Miłośnie są rozjazdy, no ale nie da się z nich skorzystać teraz w aktualnym etapie. No i dlatego też pociągi SKM będą jeździć tylko do Rembertu, bo będzie jeździć oczywiście zastępcza linia autobusowa ZS2 na całym tym odcinku, która będzie jeździć co 15 minut w szczycie, poza 20-30 minut, a w weekendy co 30 minut. Jest też wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM. Ważne jest też to, że koleje mazowieckie również trochę inaczej jeżdżą, co pamiętajcie. Są tylko łącznie jedne perony teraz wykorzystywane na całym tym odcinku i tylko łącznie z jednej krawędzi można korzystać. No i pomijając to, znaczy tylko z jednej po prostu korzystają pociągi. No i pomijając to, te utrudnienia będą coś długo trwać, bo do 9 listopada tutaj mamy rozkład jazdy, ale w praktyce pociągi tak będą jeździć do grudnia, więc no, pociągi na 2 miesiące de facto znikną z całego tego odcinka. Z ważnych jeszcze elementów, które warto tutaj powiedzieć i zaznaczyć, to jest to, że według mnie SKM-ki mogłyby cały czas funkcjonować po prostu po jednym torze wahadłowo do stacji Sulejówek, no do przystanku kolejowego Sulejówek, jadąc przez Wesołą. Może i by jeździły z mniejszą częstotliwością, może część kursu by się kończyła faktycznie w Rembertowie, ale po jednym torze na tym całym odcinku na spokojnie według mnie pociągi by mogły jeździć po prostu wahadłowo, z tym, że ten tor byłby tylko łącznie dla SKM-ek bez kolei mazowieckich. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, według mnie to byłoby najlepsze rozwiązanie, bo dzięki temu by nie było aż tak dużo tych strat, jeżeli chodzi o pociągi. Cały czas by jakoś funkcjonowały, a jakby chociażby Wola Grzybowska w zamian za to, że teraz nie ma SKM-ki, nic nie zyskuje, bo tam nie ma przystanku dla ZS2, więc no jakby, no to takie rzeczy. No ale najlepszym informacją jest to, że przynajmniej w teorii na najbliższy czas to jest ostatni jedno tor, bo podczas realizacji prac przy budowie tunelu Wesołej ma być utrzymany ruch dwutorowy prawie przez cały czas budowy. Będą po prostu realizowane przewiązki. Jak to wyjdzie ostatecznie, zobaczymy. Niemniej podczas tych prac ma to trochę inaczej wyglądać niż aktualnie. No bo po prostu tam też jest więcej miejsca. Tymczasem organizacja ruchu, jeżeli chodzi o WKT-kę w aktualny weekend, to też się zmienia. Po prostu nie ma pociągów nocnych dalej za Podkowę Leśną Główną, bo po prostu, znaczy są, ale one są po jednym torze, tak samo jak kiedyś do Gliwicka Mazowieckiego, a do Milanówki po prostu pociągi już zupełnie nie jeżdżą, więc w nocy również aktualny jest niedziel na poniedziałek, wieczornych kursów do Milanówka nie ma, a do Gliwicka Mazowieckiego część kursów jest w ogóle odwołana, w związku z tym, że z pracami przy rozjeździe znowu. Tym do Milanówka, no kto by się spodziewał. Natomiast inne ciekawostki to są zmiany, jeżeli, znaczy te nowości, jeżeli chodzi o PKP Intercity. Został ogłoszony przetarg na piętrowe pociągi, ale nie piętrowe pociągi w formie takich jak Pendolino, tylko w formie wagonowych. Co to oznacza? To oznacza to, że został ogłoszony przetarg na 42 piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne wraz z ich usługą utrzymania przez skromne tam chyba no, co najmniej kilkanaście lat, 30 lat, no właśnie. Natomiast jest oczywiście prawo opcji również na te piętrusy. Dodatkowo 30 można zamówić i wtedy 72 tego typu pojazdy byłyby zamówione. Chodzi oczywiście o te trasy, które są tak bardzo oblegane, że po prostu przydałoby się tam więcej miejsca. Między innymi są takie relacje jak chociażby Gdynia-Warszawa-Kraków, czy też relacje bezpośrednio dalej do Zakopanego. Te po prostu pociągi są całkowicie obładowane. I dlatego też Pendolino, jedno z tej trasy, znika już w najbliższym czasie. Był już przetarg podobny tutaj, jeżeli chodzi o te pociągi piętrowe, ale on po prostu przekroczył budżet i nie udało się tego zrobić, jeżeli chodzi o pojazdy po prostu scalone, że tak to powiem, jako jedną całość push and pull. Tymczasem, no i jak coś, te pociągi będą dostarczone
zapowiadane dosyć długo. Pierwszy pociąg ma się pojawić w przeciągu 44 miesięcy, czyli mniej więcej po niecałych 4 latach od podpisania umowy. Natomiast kolejny pojazd ma się pojawić, znaczy wszystkie pojazdy mają się pojawić w przeciągu 77 miesięcy od podpisania umowy. Tymczasem inna ciekawostka to jest to, że Pendolino można już kupić pociągi, znaczy można już kupić bilet na pociąg bez gigantycznych dodatkowych opłat. Z tym, że tylko i wyłącznie oczywiście standardowo, jeżeli jest miejscem, bo w tego typu pociągach nie można kupować biletów, a w Intercity to już w ogóle jest jakaś dodatkowa astronomiczna, bo cały czas kwota 130 zł, a jeżeli się nie opłacało na miejscu, to było już astronomiczne 800 zł. Natomiast no jeżeli po prostu musimy pojechać tym pociągiem i są miejsca, to jeżeli podejdziemy do pani konduktora, albo do pana konduktora, akurat jest więcej pań konduktor, no to po prostu możemy poprosić o bilet, jeżeli jest miejsce i kupujemy normalnie z dodatkową tylko właśnie opłatą za to, że kupujemy u konduktora, a nie w kasie. I to jest dodatkowa opłata w wysokości 20 zł, więc jest to dużo, dużo lepsza sytuacja niż to, co miało miejsce wcześniej. Czy jestem za tym, czy nie? No trochę Intercity dzięki temu, Pendolino było takim pociągiem klasy wyższej i można było jechać trochę pustym też pociągiem, no ale może to jest jakieś faktyczne związanie, żeby te pociągi były bardziej dla ludzi. Natomiast ważnym elementem jest to, że też taka ciekawostka, że można było kupić bilet w AIP bez dodatkowych opłat już wcześniej, ale tylko wyłącznie na jednej stacji w Polsce, na Warszawie Głównej, bo tam nie ma kasy biletowej ani biletomatu. No kto by się spodziewał, że na stacji, która jest kompletnie bez sensu i poniekąd i ta główna tylko i wyłącznie wprowadza turystów i mieszkańców spoza Warszawy w błąd i z Warszawy również, no to jest jakiś błąd. No ale dobra, już nie będę hejtować Głównej jak zawsze. Tymczasem inne ciekawostki to jest to, że Pendolino również pojedzie inaczej. Tym razem będzie jechać w relacji Warszawa-Poznań Szczecin. I o ile ostatnio byłem w Poznaniu, czytaj w piątek, według mnie to jest dobre rozwiązanie, w sensie inaczej. Do Poznania mamy głównie pociągi aktualnie Berlin Express i te pociągi są popóźnione, bo w Berlinie tam są problemy, jeżeli chodzi o komunikację z tym autobusową, jak ona się opóźni, to pociąg czeka, no wiecie o co chodzi. Natomiast ważne jest to, że nowa relacja Pendolino jest zawsze na plus, przynajmniej z mojej perspektywy. Nawet jeżeli bilety oczywiście będą jak zawsze standardowo droższe. A trasa na całej relacji w 4 godziny i 17 minut według mnie jest całkiem niezła. Tutaj bym powiedział, że to jest nawet chyba z tego co pamiętam lepsze niż do Wrocławia, więc także to jest faktycznie dobra informacja, natomiast dla nas warszawiaków to właściwie nic nie zmienia. W sensie inaczej, te pociągi będą jeździć w relacji porannej z Szczecina do Warszawy, a później z Warszawy do Szczecina wieczorem. Więc de facto oznacza to, że jakby, no, to jest pociąg dla Szczecina, Poznania, ale nie dla Warszawy. No chyba, że jedziesz na noc i wieczorem możesz sobie przejechać, a właściwie po południu. Także taka ważna informacja, o której faktycznie chyba w sumie nikt nie powiedział, więc to jest pociąg nie dla mieszkańców stolicy, a nie dla osób, które tutaj by się do niego chciał przesiąść. Niemniej, jak coś, taki pociąg będzie funkcjonować, domyślam się, że będzie całkowicie załadowany do Poznania, bo tamte pociągi, zwłaszcza w weekendy, to są całkowicie przepełnione, więc taka relacja dodatkowa może się przydać. Natomiast ten pociąg oczywiście znika z trasy Gdynia-Gdańsk, Warszawa-Kraków i na tej relacji po prostu będą jeździć pociągi wagonowe, aby po prostu pociągi mogły być dłuższe, bo pasażerów jest już na tyle dużo, że i tak po prostu Pendolino się w tym miejscu. No może się mieszczą, ale ledwo, coś inaczej, jest więcej pasażerów niż jest możliwości przewiezienia tych pasażerów, dlatego też w ten sposób to będzie realizowane. Tymczasem znowu się odsyła otwarcie ofert, jeżeli chodzi o tunel KDP. A właściwie po prostu nie wiemy cały czas, kiedy już będą zamknięte te wszystkie oferty, więc no czekamy, tak? Na razie ten termin będzie przesunięty znowu, na razie jest na 8 listopada, później będzie jeszcze to przesunięte. Chodzi oczywiście o tunel KDP, który będzie wyjeżdżać, będzie jeździć po prostu pod Łodzią. Tam aktualnie powstaje komora demontażowa, komora startowa, natomiast sam tunel cały czas nie jest zbudowany i będzie budowany przez 46 miesięcy, czyli około 4 lata od podpisania umowy. Idziemy dalej, czyli remont torowiska na ulicy Kawęczyńskiej. To jest już ostatni weekend, jeżeli chodzi o funkcjonowanie linii autobusowej Z13. I dlatego też to jest ostatni weekend, kiedy 7 i 13 nie dojeżdżają do pętli tramwajowej Kawęczyńska Bazylika, tylko dojeżdżają faktycznie do Dworca Wschodniego. Tymczasem zmienię, jeżeli chodzi o komunikację miejską w związku z cmentarzami. Po prostu linie autobusowe, które jeżdżą przy cmentarzu południowym i ogólnie obok cmentarzów będą je teraz jeździć przez autobusy przegubowe. I to jest główna zmiana.
zmiana, jeżeli chodzi o tę komunikację autobusową i też po prostu mogą jeździć trochę częściej, jeżeli chodzi o dokładne lokalizacje, bądź mogą też się zmienić przystanki. Tymczasem, jeżeli Wam się podoba mój plakat Warszawa po Wiśle, który jest wisi na mojej ścianie, możecie go kupić od partnera kanału, którym jest Koleo. sklep.koleo.pl. Jak coś, możecie tam wpaść. Tymczasem wracamy do ZDDM-u, a właściwie do niego tylko wyłącznie dochodzimy. I ZDDM chce zaprojektować i wdrożyć system pożyczenia rowerów towarowych typu cargo. I ja całkowicie jestem za tym, bo o ile sens i plany, żeby faktycznie całe centrum Warszawy wyrzucić, jeżeli chodzi o ruch samochodowy, rozumiem, o tyle nic nie dawanie w zamian w formie dostawy sobie chociażby jakichś większych gabaretów jest według mnie na minus. A w ten sposób wychodzimy we Turillo Cargo. To byłoby dosyć ciekawe, w sensie nigdy nie jechałem takim rowerem. Ale one są całkiem łatwe do przemieszczenia się, jeżeli chodzi o sam napęd, bo jest wspomaganie elektryczne zazwyczaj. Niemniej, no zobaczymy, w sensie jestem ciekawy tego, co tu ostatecznie wyjdzie z tego. Oczywiście na razie tylko łącznie chodzi o to, żeby zapoznać się w rynku i zaprojektować taki system i dopiero później ogłosić przetarg na samo rozpoczęcie realizacji takiego czegoś. Natomiast, no zobaczymy, co ostatecznie z tego wyjdzie. Będą teraz właśnie konsultacje rynkowe realizowane, więc zobaczymy, co z tego ZDM-owi wyjdzie. Ale jestem na duży plus, jeżeli chodzi o ten pomysł. Tymczasem nowy asfalt jest realizowany aktualnie na Wisłostadzie w aktualny weekend 19-20 października. Pomiędzy Mostem Śląsko-Dobrowskim a Mostem Gdańskim jest ruch jedną jezdnią, bądź też po prostu niektóre pasy są zamknięte i trzeba jechać objazdami. Tymczasem będzie wprowadzać się nowy system w Warszawie dla ZDM-u również, nie tylko łącznie rowery cargo, ale również całkowity skan wszystkich dróg w Warszawie w formie ortofotomap i również przestrzennych, więc dosyć ciekawie to będzie wyglądać. ZDM chce mieć po prostu mapę całej Warszawy, wszystkich 800 km, jeżeli chodzi o ulicę. I dzięki temu będzie mógł sobie dokładnie, 21 metrów przylegających do nich terenów. Całkiem ciekawe. No i ważne jest to, że w ten sposób powstaje mapa, która z dokładnością do 10 cm, czyli tak jak Google Maps, tylko tak jak Avizo Maps, które kiedyś istniało i niedługo wróci. Tylko muszę się z tym trochę ogarnąć, więc faktycznie to będzie dosyć ciekawa koncepcja. No i co ja mogę Wam powiedzieć? Jest to coś, czego nie było i czego nie ma w ogóle w tej części Europy chyba w ogóle. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki temu ZDM będzie po prostu mógł w stanie szybciej reagować na to i po prostu dokładnie sobie przeanalizować wszystkie drogi w swoich biurach, bez konieczności wychodzenia z domów i po prostu dokładnie przeanalizować, jak wygląda jezdnia, cała droga i po prostu wiedzieć, czy trzeba tam jeszcze jechać, czy jeszcze nie. Zobaczymy, co z tej dokładnej analizy ostatecznie wyjdzie. Natomiast, no to takie ciekawostki, jeżeli chodzi o te informacje. Natomiast inna informacja to jest to, że jest będzie budowana pochylnie na przyczółku Grochowskim. Tam jest jedyne po prostu przejście, gdzie są tylko właśnie schody aktualnie bez pochylni zjazdowej i ta pochylnia aktualnie będzie realizowana, żeby po prostu poprawić dostępność trasy łazienkowskiej już po stronie pręskiej i będzie realizowana ta inwestycja, jak już będzie podpisana umowa oczywiście przez 24 tygodnie od podpisania umowy. Tymczasem zmiany, jeżeli chodzi o komunikację i dojazd do cmentarza północnego. Mamy już faktycznie ciekawostki, jeżeli chodzi o to, jak to będzie wyglądać 1 listopada. Uwaga, uwaga, chyba wszystkich zaskoczyło. Cały odcinek na żółto będzie zamknięty, więc to chyba nikogo nie dziwi, że dojazd do bramy głównej i do bramy południowej po prostu będzie całkowicie zamknięty wtedy dla samochodów, pomijając dojazd do posesji, specjalne pojazdy, taksówki, czy chociażby komunikację miejską. No i między innymi Arkuszowa niezamknięta i Nocznickiego. Chodzi oczywiście o to, żeby po prostu linie autobusowe linii C będą mogły po prostu jeździć na tej całej trasie o wiele częściej. Pomijając to, będą też oczywiście komunikacje specjalne, jeżeli chodzi o autobusy. Linia autobusowa 181C09, dobra, nie będę wymieniać. Mnóstwo linii specjalnych, cmentarnych będzie funkcjonować, jeżeli chodzi o dojazd do bramy głównej, do bramy południowej i do bramy zachodniej. Więcej komunikacji cmentarnych będę mówić w kolejnym niż z tym, kiedy będziemy mieli dokładną już rozpiskę, jak to będzie funkcjonować. A pomijając to, jak widzicie, tutaj dwie ulice będą jednokierunkowe, tu będą parkingi przy konkretnych bramach, jeżeli chodzi o cmentarza, tu będzie objazd, bo tu jest aktualnie ruch wahadłowy na Arkuszowej i tutaj faktycznie są aktualnie w tym miejscu realizowany objazd, estrada jest zamknięta i nieprzejezdna. No powiem Wam, że
Ograniczenia w ruchu, jeżeli chodzi o 11 listopada, są mniej więcej takie same jak zawsze, tylko że przez to, że Kurszowa jest zwężona i nieprzejezdna, jeżeli chodzi o skrzyżowanie z Estrady, to te korki tutaj i objazdy będą całkiem pokaźne, bo zwróćcie uwagę, że przejazd z tej części, z Izabelina, z Łomianek do Starych Babic samochodem jest nierealny. No, ja nie widzę objazdu na tej mapie. No na serio. Jedyny objazd to jest jazda tędy, 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 aleją Reymonta i tutaj przez las jadąc na okrągło. Ale to jest po prostu strasznie, strasznie daleko. Także to taki haczyk. Pomijając to, przejazd nad Kruszową będzie tylko łącznie zamknięty 1 listopada w związku z tym. Już 2-3 listopada będzie po prostu to inaczej funkcjonować, tylko łącznie odcinek już bezpośrednio od ulicy Arkuszowej będzie zamknięty na tym samym odcinku. No i ruch samochodowy będzie tak samo mniej więcej utrzymany, pomijając właśnie ten przejazd z ulicą Arkuszową w tym miejscu. Tymczasem, nie wiem czy wiecie, w ostatnią, poprzednią noc, w tą noc, z nocy z soboty na niedzielę, był zamknięty tunel południowy obwodnicy Warszawy. Najpierw zamknięto jedną nawę i ruch był skierowany w obydwu kierunkach po jednej nawie. To musiało być ciekawe, w sensie bardzo chętnie bym to zobaczył, ale no niestety mnie wtedy nie było. A później, mało tego, był całkowicie zamknięty tunel i cały ruch był kierowany górą przez Ursynów i Wilanów, więc takie całkiem ciekawe atrakcje tutaj były realizowane w ostatni weekend. Tam były ćwiczenia po prostu realizowane. Tymczasem już ostatni w prawie news. Na lotnisku Chopina pojawił się nowy system identyfikacji wizualnej, który między innymi wygląda w ten sposób, że mamy najważniejsze informacje na żółto. Informacje takie, jeżeli chodzi o lokalizację konkretnej rzeczy na lotnisku, jak toalety, informacja czy miejsce spotkań w formie białej i w formie czarnej informacje najmniej ważne, jak chociażby usługi czy miejsce do palenia. Takie informacje tutaj po nowemu pojawiły się teraz na całym lotnisku Chopina, na którym oczywiście coraz to jest więcej pasażerów, wbrew temu, co niektóre osoby po prostu próbują stwierdzić, że to lotnisko jest całkowicie niepotrzebne. W sensie dla mnie jako pilota drona oczywiście wiadomo, że bez lotniska Chopina byłoby wygodniej, ale nigdy nie było planowane likwidacji, tylko po prostu zmiana charakteru lotniska na albo tylko i wyłącznie wersja dla samolotów prywatnych i VIP-ów, albo po prostu tylko i wyłącznie jako lotnisko wojskowe. To, żeby lotnisko zniknęło, nie było w żadnym momencie de facto oficjalnie planowane. Tymczasem, jeżeli chodzi o S7 Modlin Czosnów, zaawansowanie tej inwestycji jest aktualnie na około 70%. Z tego, co nam tutaj Budimex podaje, to jest dobra informacja. Planowane zakończenie jest tej inwestycji w drugiej połowie przyszłego roku, czyli mniej więcej za rok w skrócie. No i chyba najważniejszym elementem jest to, że niedługo będzie film z tej inwestycji. W tym tygodniu będę to nagrywać. Czy się to pojawi w tym tygodniu? Nie wiem. Ale ten film chcę w końcu nagrać i będziecie go mogli zobaczyć już niedługo. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie go w górę. Jeżeli chcecie więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek, jak już to zrobiło 18107 osób. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, bo przekroczyliśmy magiczną barierę 18 tysięcy subskrypcji i mało tego, lecimy dalej i jest już ponad 100 więcej, więc nie będziemy tutaj zwalniać. No i co mogę powiedzieć, jakie będą materiały w najbliższym czasie? O ile ten film muszę szybko skończyć, bo muszę się tutaj pogarniać jeszcze na miejscu w domu. No tyle faktycznie. W najbliższych dniach będzie dosyć dużo ciekawych filmów pojawiało się. Oczywiście dalej testy tramwajowe do Wilanowa. Pomijając to, filmy z Warszawy Zachodniej. Z Warszawy Zachodniej w tym miesiącu będzie mniejszy film, o czym mówiłem w filmie w nocnym, z tramwaju do Wilanowa, natomiast będzie mały film z Warszawy Zachodniej w tym miesiącu. Natomiast w kolejnym miesiącu pojawi się pełnoprawny film setny z warszawskiej średnicy 2050. Nie ze średnicy, tylko z Warszawy Zachodniej, aby po prostu wrócić do korzeni, do pierwszego odcinka z tejże serii. I zrobimy jeden duży, ogromny film, który raczej w sumie będzie podzielony na części, bo będziemy się skupiać na części drogowej, znaczy na części kolejowej, na części podziemnej, na różnego rodzaju budynkach, o wszystkim ze specjalistami, również na budowę będę rozmawiać, żeby po prostu dokładnie pokazać. Również najprawdopodobniej pokażę Wam, jak aktualnie wygląda Grzybek, bo z tego co wiem, tam niektóre pulpity cały czas się znajdują jeszcze. I to wszystko będę Wam pokazywać w ramach specjalnych, setnych odcinków z warszawskiej średnicy 2050. Ale to dopiero w listopadzie, bo to będę realizować razem z Budimaxem. Natomiast teraz na razie
Będzie film zwykły ze średnicy, z zachodniej w skrócie. Będzie też oczywiście film ze tramwaju do Warszawy Zachodniej. Ten będzie z częścią podziemną, więc tutaj to się nie zmienia, jeżeli chodzi o moje zapowiedzi. Będą też oczywiście filmy, tak jak powiedziałem, z S7 na całym odcinku, który jest aktualnie realizowany, więc to całkiem duża inwestycja będzie dla mnie do obskoczenia, właściwie do objechania na monocyklu i do oblatania. Pomijając S7, będą filmy w końcu z Poznania, z ujęć z podwójnych z lipca i z października 2024, bo w piątek tam byłem i wszystkie inwestycje jeszcze raz nagrałem poza Maltanką. No i pomijając to, będą też jeszcze oczywiście inne warszawskie filmy, jak chociażby Most Czerniakowski, Tramwaj na Rakowieckiej, jak mi się uda dogadać z SOP-em ostatecznie, bo teraz już z Koleo walczymy, żeby to faktycznie nam się wspólnie udało zrealizować te filmy, bo Tramwaj na Rakowieckiej jest po prostu aktualnie dosyć mocno zaporowy. No w tym lub w kolejnym tygodniu, czy jeszcze w kolejnym, będzie też oczywiście live w formie oddania do użytku tramwaju do Wilanowa. Wyczekujcie miniaturki, po prostu zapowiedzi, klikajcie ją i rano oczywiście, jak będzie tramwaj ruszać, bo tramwaj będzie ruszać się razem z ruchem, będzie oczywiście transmisja, najprawdopodobniej nie będę nawet na konferencji prasowej, która pewnie jakoś się wtedy pojawi, bo to jest dla mnie ważne. Ważne jest to, żeby po prostu nagrać całą trasę, to jest na tyle duża inwestycja, że raczej nie będę mieć czasu już nagrywać jakichś tutaj kolejnych bajerów. No i jeszcze dużo innych serii będzie, tak? A, zapomniałem, przebicie metra, jeżeli chodzi o Chrzanów, cały odcinek metrowski w tym tygodniu też będzie i przebicie tunelu, jeżeli chodzi o Teresin, bo już taką wstępną zapowiedź dostałem od PL-ki. No i na koniec informacje, ciekawostka. Na pewno kojarzycie, że rok temu, nawet więcej niż rok temu, została oddana do użytku nowa stacja kolejowa w Ożerowie Mazowieckim. I na tej stacji pojawiły się wyświetlacze informacji pasażerskiej. Ważne jest to, że te wyświetlacze do dnia dzisiejszego nie wyświetlają informacji pasażerskiej, tylko po prostu są włączone. Ale nie ma tam nic, bo po prostu program i software na to jeszcze nie został napisany i podłączony po prostu do całej sieci, jeżeli chodzi o PL-kę. Dlatego też te wyświetlacze do dnia dzisiejszego nie wyświetliły żadnej informacji pasażerskiej, nawet godziny, bo zegary cały czas są zaklejone. Nie liczy się to samej stacji, jak i również dworca w Ożerowie Mazowieckim. Taka sama sytuacja jest również na stacjach i przystankach w okolicy. Płochocin, Błonie. Błonie, Rokitno się nie liczą, bo tam to działa, nie wiem, jakim cudem. Znaczy wiem, ale no to jest inna sprawa. Błonie, Rokitno, dalej w kierunku również Warszawa, Gołąbki, na uczestności północnej tego nie ma, no to może w sumie nie jest problem. No i wtedy się nie, również na całym odcinku, jeżeli chodzi o linię kolejową numer 3, wyświetlacze zostały zamontowane, ale nie działają. No i dobra informacja, na całym odcinku wyświetlacze zaczną działać w grudniu 2024, w końcu, bo te wyświetlacze tam już stoją od ponad roku, jak i nie dłużej. Ale spokojnie, ponieważ wyświetlacze w Ożerowie stoją krócej, to te wyświetlacze w Ożerowie będą oddane do użytku później. W sensie na nich informacja pasażerska dopiero się pojawi jakoś w drugim kwartale 2025 roku. Więc powiem tylko łącznie jedno. Czekać półtora roku, żeby uruchomić wyświetlacze na stacji kolejowej, to chyba potrafi tylko łącznie PKP Pelka. No, co ja poradzę. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Te informacje dostałem od rzecznika prasowego właśnie PKP Pelka, więc informacje wiarygodne jak coś. Cześć!